Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Pierwszy dzień na nowym serwerku W55, na naszej nowej postaci, którą zaczęliśmy w sumie dzisiaj na streamku, bo był streamek na Twitchu, zacząłem jakoś po 17 i głównie tam sobie wszystko ograliśmy, podbiłem potem trochę klaser jeszcze po streamku i póki co postać stoi nienaruszona. Nie będę wam nagrywał takiego podsumowania jak zawsze, bo stwierdziłem, że nie będę czekał do 12, wrzucam wam tego filmu tam po 12 i tak dalej, tylko po prostu robię screeny i w jutrzejszym odcinku pokażę wam, jak dzisiejszy dzień się zakończył z tą moją postacią, jak wyglądał ranking na koniec dnia i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no myślę, że coś takiego będzie lepsze, bo po prostu nie będę czekał do środka nocy, można by powiedzieć. No i okej, jeżeli chodzi o tą naszą postać, to co? Tak jak mówię, na streamku porobiliśmy sobie praktycznie wszystko, co widzicie w tym momencie. Wbiliśmy 10 level, kupiłem ten klaser, na streamie dobiłem 20% klasera. Uważam, że w miarę git wynik, w miarę to szybko poszło, natomiast teraz jak widzicie jeszcze 6% docisnąłem dosłownie przed chwilą, nie chciało mi się już więcej, bo no ciężko już na tym levelu, jednak ciężko, można by co prawda nawet i 30% dobić, jakby się przysiadło, no ale już nie będziemy aż tak się napinać o kilka procent. I teraz pokażę wam, co dalej będę robił. Trochę tu poklikamy awki, jakieś lożki, które nam wylecą, bo jeszcze nie mam odblokowanego niestety. Myślę, że do 15 levela postaram się dobić awką, no i potem kolejne przebieranie, potem kolejne jakieś lochy i na tym zakończymy odcinek. No a ja oczywiście później jeszcze tego klasa sera powbijam, bo jest dopiero w pół do dziesiątej tak naprawdę, więc jeszcze jest trochę czasu, żeby ten dzień jakoś sensownie zakończyć. Na wstępie, pamiętajcie oczywiście o używaniu mojego kodu, który macie nad kamerką, macie w opisie postaci, działa on od dzisiaj tylko na W55 do 22 maja. Macie jeszcze kod, w tym momencie nie pamiętam go, może ja skopiuję, żeby na pewno każdy użył. Nie wiem, o której wleci ten odcinek, ale ten kod jest tylko do 23.59. Już wam pokazuję, tutaj klikacie oczywiście plusik, klikacie gratis, no i wpisujecie taki kod, jest drugi, działa tak jak mówię od startu serwera od godziny 16 do 23.59. kto przegapił filmik o 16, który wleciał, to może sobie oczywiście jeszcze użyć, tylko mówię, no on jest akurat bardzo, bardzo krótko. I jeszcze jeden kod, o którym nie powiedziałem, to jest ten kod na urodziny tawerny discordowej, czyli tego semi-oficjalnego discorda, który również sobie możecie użyć. Pokażę wam, nagrywałem o nim również film. On chyba będzie do końca maja aktywny, więc na W55 idealnie. Z tym, że pamiętajcie, że z niego dostajecie tam 25 grzybów, jakieś tam inne rzeczy, ale dostajecie również epika. Więc ja osobiście użyję go sobie na tym koncie dopiero po 25 levelu, jak już odblokuję twierdzę, bo może ten epik mi wyleci po prostu z dziurą, więc taki jest plan, ale możecie sobie przepisać, wiadomo, ja jeszcze go nie używałem. No i głównie pamiętajcie o czym, o tym kodzie oczywiście dla statystyk, jak nawet tu nie gracie, to możecie założyć konto, użyć, żeby się pobawić. No i co, chyba lecimy po pierwsze po kluczyk. Gildia Vendetta, to już mówiłem na streamie, dość mocna, wiele osób tutaj jak widzicie, o już ktoś w ogóle 31 level druidem, no jest tak jak mówię, dopiero w pół do dziesiątej, więc tu jeszcze na spokojnie to wszystko się rozwinie na tym serwerze, jeszcze najwięksi grzybiarze podejrzewam, że się odpalą. Serwer włączony na nowym backendzie, no i niestety bardzo dużo błędów, bardzo serwer lagował na początku, teraz jest trochę lepiej, ale tak no pozostawia wiele do życzenia. Podobno niektórym osobom w klaserze się odblokowały potwory z 13 piętra, ja niestety tu żadnych nie mam, mi się nie udało zaliczyć tego błędu, więc niektórzy już tam trochę więcej mają w klaserze niż powinni. Tak jak mówię, nie działały podobno reklamy, pisaliście mi na streamie, no dużo, dużo błędów, serwer odpalony, tak jak mówię, na nowym backendzie. Moim zdaniem troszeczkę słaba decyzja, ja już im o tym pisałem już jakiś czas temu, że raczej to nie będzie dobry pomysł, bo na W55 jednak jest dość duży hype i pewnie dużo osób będzie chciało pograć, no ale nie posłuchali mnie, no i jak widzicie wygląda to tak jak wygląda. Aha, i pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapy w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, możecie komentować jak tam wam idzie, jak tam wygląda wasz pierwszy dzień, no i wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. Już zmęczony jestem, także no mówię, taki troszeczkę odcinek, żeby coś wpadło, żeby was tam nie zostawić bez niczego.
No i okej, tak jak mówię, wszystko już chyba powiedziałem, no i nowy, no mówię, nowy backend, no słabiutko, ale na szczęście nie dotyka to tylko nas, tylko wszystkich graczy na tym serwerze, więc można powiedzieć, że jest porówno, no ale mówię, na przykład te potwory do klaserka im tam wpadły, nie powinny wpaść i nie każdemu wpadły, tylko niektórym. Okej, chyba lecimy, jeżeli chodzi o ten 10 level, nie mam tu niestety klucza w kolejnej misji, ale będę się starał w miarę go szybko zdobyć, z tym, że która misja będzie lepsza, no to jest tragiczne. Ta mi daje, no powiedzmy, że weźmiemy tą. Na potrzeby odcinka będę używał Klepsydr, jest tu włączony dźwięk, jest, wszystko działa. Będę używał Klepsydr, no, normalnie nie powinienem, no ale wiecie jak jest. Dobra, druga misja, niestety klucza nie mam. Po raz kolejny, weźmiemy sobie znowu tom. Okej, mamy kluczyk, więc w miarę szybko. No misja tragiczna z tym kluczem, no ale weźmiemy go. I okej, i wbiliśmy też 11 level. Ja teraz awkom, tak jak mówię, będę leciał chyba do 15 levela. Potem się znowu przebiorę, znowu poklikam może jakieś lochy. Od 15 levela są średnie potki, więc też tutaj coś podziałam. I po prostu będziemy sobie, będę tam dalej wbijał klaser. No i znowu awka i tak w kółko, nie? Tak wygląda pierwszy dzień u grzybiarza. Okej, możemy sobie zacząć tutaj na spokojnie z tym lożkiem, bo myślę, że bez problemu pierwszych kilku padnie. No i git. I zobaczcie, mamy od razu jakiś epik, jakieś buciki. Co prawda tracimy 2 siły, 2 szczęścia, 5 pancerza, ale może je założę, może niech będzie. Zostawiłem sobie broń z pierwszego levela, przypomniało mi się samemu, nawet nikt mi na streamie nie napisał, to jestem zadowolony. Po co tą broń zostawiać? Ano po to, żeby wbić sobie tutaj osiągnięcie o to. Dlatego, że jak ulepszacie broń z pierwszego levela, to ona w ogóle nie kosztuje surek u kowala, jak już go odblokujecie na 90 levelu i możecie tą broń nawet razy 20 ulepszyć, dlatego też warto ją sobie zostawić, żeby po prostu to osiągnięcie w miarę szybko zrobić. Także tutaj leży, mam nadzieję, że przypadkiem nie sprzedam. Podstawy w tym momencie mam takie, troszkę mi tam dawaliście golda ze swoich postaci na streamku, no ale to nie było jakoś dużo, więc wygląda to tak. Gildia, no to pokazałem, ulepki na razie takie. No i gramy wojownikiem, to co już wam mówiłem w tym filmie o kodach, co wleciało o 16, ale to może w poniedzieli jakoś na spokojnie wyjaśnię, dlaczego taka decyzja, a nie inna. Dobra, jeszcze nie lecimy dalej, pomyliło mi się. Tutaj możemy sobie, chociaż nie potrzeba w sumie, widzieliście ten loch, to już go nie będę zapisywał. Szkielet również powinien paść w miarę szybko, no te statystyki nie są złe, nie? Troszkę jednak tego golda dostałem od was, więc w miarę te podstawy sobie zboostowałem. I zobaczymy, jak to tu wyjdzie. Czy wbijemy w ogóle 12 level tymi lochami? Fajnie by było. Z tym, że no i tak już trochę tych misji zmarnowaliśmy niestety. Ale też no wiadomo, to są pierwsze dni. Ja fanem startów serwerów nie jestem, bo zawsze coś tam źle zrobię i tak dalej. Kolejny epic, ej, ale one lecą. To akurat chyba fart, że robimy to wszystko na odcinku. I mamy na 3 staty po 12 siły, wytrzymałości i szczęścia. No to akurat super sprawa. Dobra, czyli git, czyli drugi loch i drugi epic, no to można powiedzieć, że szczęście dopisuje. Ok, teraz mamy znowu wojownika, też raczej bez problemu powinniśmy go zrobić. No i wbijemy prawie 12 level, nie wiem czy tego czwartego pokonamy. Mam już odpalonego SF Toolsa, żeby tu grzybów głupio na lochy nie marnować. Tak więc sobie go tam ewentualnie odpalę i zobaczę, jakie mamy procenty. No i tak jak mówię, no serwer odpalony na nowym backendzie bardzo lagował na początku. Były problemy z reklamami, ludzie nie mogli za reklamy robić walk, czyli nie mogli bić klasera. Coś tam to się niby ogarnęło, ale nie do końca. Więc no na przykład jak ja tutaj wbiłem klaser, to wiele osób, o zobaczcie, atakowałem podwójnie, mimo że raz nacisnąłem enter. O tutaj nawet 3 razy kogoś, tutaj papka 2 razy, także no też grzybów trochę poszło niepotrzebnie. No ale co mogę powiedzieć, no tak to niestety wygląda. Okej, teraz mamy podstępnego wampira, no i jeżeli jego pokonamy, to wbijemy 12 level, jak się nie mylę, i chyba nam się to uda, może nie za pierwszą próbą, tak jak poprzednie 3, ale wydaje mi się, że jednak ten wampirek również nam padnie, tylko że no mówię, zobaczymy jak to pójdzie. Podstępny wampir, no on tu jeszcze tych stadów, no uników dużo robi, jak nie zrobi uników, to wygramy na spokojnie. No niestety, pierwsza próba nie udało się, lecimy dalej, zobaczymy czy jednak coś tam, która w ogóle minuta 9 już. Będę musiał w miarę przyspieszyć, żeby też ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. No i co? Nowa przygoda na nowym serwerku.
Co się stanie z Wojem z W40, to wam w sumie też nie będę mówił. Widzę, że tutaj jednak mamy problemy. A nie, okej. Okay. I zobaczcie, czwarty loch i trzeci epik. To w ogóle coś pięknego. No i wbiliśmy samymi lochami 12 level. Tak to działa, żebyście wbijali jak najwyższy level, zanim zaczniecie znowu robić awkę, bo jednak jest to bardzo, bardzo, zobaczcie jakie super rękawice. Bardzo, bardzo pomocne w tym, żeby po prostu dostawać więcej expa z kolejnych misji. Tak to działa na początku. Dobra, zobaczymy na szybko procenty. Jak to tu wygląda? W55, ok, pewnie mnie teraz wyloguje, no ale chyba tego piątego, zwłaszcza jako wojownik, to już na 100% nie zrobimy. I klikamy all, 0,22%, no to nie, już dobijemy tutaj troszkę tymi samymi misjami. Tu mamy dwie minutki, czyli to by było, no powiedzmy, że to będzie lepsze. Dobijemy sobie chyba nawet już ten 15 level, szczerze, na spokojnie. Tak jak mówię, nie będę tutaj aż tak się napinał. Tutaj mamy zdecydowanie tą misję. Teraz mamy, jakie tu w ogóle procenty w tej gildii pokazywałem, ale sam nie zwróciłem uwagi. No bardzo podobne, trochę nam skarbiec podbił, ale trener cały czas około 60%. No ale wiadomo, pierwszy dzień to tego golda nie ma, nie wiadomo ile. Tutaj weźmiemy tą misję. Strasznie jestem odzwyczajony od tych misji na początek serwera, nie? Bo one są takie krótkie, w ogóle nie pamiętam jak się je dobrze oblicza. Ok, mamy 13 level, troszkę też oczywiście golda na farmie dzięki temu, żeby mieć jak się przebrać, no i kupimy sobie te potki. Ok, tutaj już misja 2,5-minutowa, no i zdecydowanie ją będziemy musieli wziąć. I lecimy dalej, tu fajna misja dość i ok, 14 level mamy, no i teraz 1,5 minuty tu mamy, no to nie, to zdecydowanie ta misja, no już na spokojnie ten 15, żeby mówię przebrać się, teraz miałem ekwipunek z 10, więc na pewno troszkę mi to da. Tu weźmiemy to, chociaż obydwie misje dość średnie, tu weźmiemy 1,5 minuty myślę. Ok, tutaj bierzemy to, no i co, jeszcze pół levela niestety nam brakuje, tutaj tak, 4,5 minuty będzie 3,3 miliona, więc bierzemy tą misyjkę, no i chyba w tym momencie tutaj tak samo, razy 3, no to to będzie lepsze, chociaż te misje, ta pierwsza była fajna, ale potem te kolejne dość słabe. Dobra, mamy 15 level, na wszelki wypadek się tu przeloguję z tym 15 levelem, no i ok, lecimy, trinket też w ogóle muszę znaleźć, bo trinket dropi, jak pewnie wiecie, bądź też nie, od 15 levela dopiero. O, jak widzicie, już mamy siła, zręczność to tak średnio. Tutaj mamy zręczność, szczęście. Poprzebieramy się, przy okazji poszukamy tych potek i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno tego gula jeszcze pokonamy, a jak to dalej pójdzie, no to mówię, okaże się. Tu plus 15 siła, to jest chyba mało, dokładnie, zwłaszcza, że możemy wytrzymałość tutaj i szczęście, co łącznie nam daje 26 statystyk, to możemy założyć, niech będzie. Też tu nie będę jakoś, nie wiadomo jak. Okej, tutaj mamy 18, jak widzicie już mamy średnią potkę, ale niestety na inteligencję, więc odpuszczamy. Tu mamy siła, szczęście, no raczej odpuszczę. Lecimy dalej, no to szukanie tych itemów, siła plus 9 to jest zdecydowanie za mało. Zobaczcie jaki rozstrzał, wytrzymałość 2, szczęście 0. To też ciekawostka, no ale okej, tak tych potek musimy poszukać, więc na spokojnie. Dobra, tutaj cyk. Mamy inteligencja, wytrzymałość, mamy samą wytrzymałość. No to jest, powiem wam, irytujące. Drugi raz chyba potka na inteligencję. Przesunę trochę mikrofon, bo się patrzę w drugą stronę, żeby dobrze łapał. Tutaj mamy dwie te. Zręczność, inteligencja, bardzo fajny ogólne, 26 statystyk daje. No ale niestety nie takie, jakie byśmy chcieli. Nieśmiertelki myślę, że nie ma co kupować na razie, mamy na 20 dni, potem się kupi. Wytrzymałość 23, dobra, to mogę jak najbardziej wziąć, to jest jak najbardziej ok. I co nam tu zostało? No w zasadzie nic, w zasadzie tylko te potki, bo chociaż mam dużo na wytrzymałość, muszę w zbrojowni więcej na siłę rzeczy, ale jeżeli o to chodzi, to... Chociaż tu mamy, no, ten kapelusz, ale my tu w sumie, no, tarczę na pewno musimy zmienić, broń też zdecydowanie. No i te potki, to nam chyba da najwięcej. Dobra, no to szukamy tych potek. Znowu nieśmiertelka, jakieś klepsydry, nie kupujemy tego. Dużo potek, chyba olewam, wiecie, chyba po prostu skipuję dla samych potek. Już nie będę sprawdzał, bo mi się nie chce tego odcinka tak szczerze przedłużać niepotrzebnie. Dobra.
Tutaj mamy Cygiezu, no naprawdę już trzecia inteligencja, jakieś tam na zręczność 15%, no ale jako już jesteśmy wojownikiem, no to oczywiście na siłę i na HP niestety nam nie dropi. Dobra, mamy na HP pierwszą, no i teraz by wypadało, żeby nam dropnęła na siłę. Dobra, jest, lecimy do zbrojowni i teraz tu szukamy. Mamy jakiś mieczyk, no ale słabiutki, to dość słabe, no może wymienimy te epiki, na pewno te buty są w ogóle bardzo słabe, przecież to są wszystkie cechy 3, to myślę, że również będziemy musieli wymienić. Tarcza na szczęście, tutaj nic ciekawego, paseczek to mamy akurat bardzo dobry. Jakbym coś mi skliknął, to piszcie w komentarzach, bo mówię, no już dość zmęczony dzisiaj jestem. Okej, tu się nie uda, tutaj mamy słabą tą brońkę. Tutaj też słabiutko, dobra, lecimy dalej. Tutaj już trochę lepiej, no ale i tak, tu mamy wytrzymałość. Słabe te itemy, jak na 5 leveli to wcale jakiegoś dużego boosta nie dostajemy. Tu niestety zręczność, pasek plus 5 i plus 10, możemy go wziąć. Siły się na pewno przyda, bo tego HP mówię. Zobaczcie sami, że mamy za dużo w tym momencie, dobra, lecimy dalej. Brońka na samą siłę by się przydała zdecydowanie też. Tu mamy szczęście, mamy zręczność. Dobra, to nas nie interesuje, to też nas nie interesuje. Trochę chcę przyspieszyć, żeby was tu nie zanudzać. Aha, i tą tarczę jeszcze, no tak. Dobra, tarcza, siła plus 10, to myślę, że będzie ok. No i co, i teraz broń. O, dokładnie taka broń, plus 8 siły, plus 10 średnich i górny rozrzut 40, to jak najbardziej nam się podoba. No i teraz jeszcze bucików szukamy, bucików jakichś, które by dały samą siłę i zobaczcie, prawie 180 pancerza. Dobra, to możemy w zasadzie sprzedać, jeszcze tych epików sporo tutaj nafarmimy. No i co, w miarę wydaje mi się, że jesteśmy przebrani, no te rękawice, jeszcze wszystkie cechy plus 9, jeszcze tu są niektóre rzeczy, które by mogły zostać zmienione, ale nie będziemy przedłużać. Lecimy, myślę, że teraz z tego góra pokonamy bez większych problemów. W sumie to, no dokładnie, to zaraz tą walkę obejrzymy, ale ja tu jeszcze wrzucę w tą siłkę trochę, żeby może dobić do, no chciałem 150, troszkę zabrakło, i obejrzymy sobie tą walkę z tym gulem, jak to tu wyglądało. O, już tu mnie leją. No powiem wam, że serwerek jest naprawdę bardzo aktywny, to muszę przyznać, że wygląda na to, że tutaj naprawdę dużo osób zaczęło grać, chce grać i po prostu fajnie ten serwer będzie wyglądał i mam nadzieję, że będzie długo aktywny. No chyba pierwszy taki serwer od W50, na pewno nie będzie tak aktywny jak W50, to nie ma w ogóle co mówić, no ale mimo wszystko będzie na pewno jednym z takich aktywniejszych od ostatnich czasów, więc to akurat na pewno duży plus. Dobra, tego góra nocnego nam się tutaj uda pokonać bez problemów, jak widzicie. No i lecimy dalej, czy kolejnego też by się udało pokonać, fajnie by było wbić jeszcze kolejny level. Banshee to jest mag, 303 inteligencji, no i zobaczmy, krytyk siadł, to akurat git, no powinno szczerze, zaraz zobaczymy procenty. Ok, fajny kryt, no i cyk, nawet nie trzeba było patrzeć procentów, bez problemu również pokonana. Ok, no i jak widzicie, mamy prawie 16 level. Fajnie by było jeszcze jeden loszek zrobić. Szkielet wojownik, jak tu z nim wyglądam? 359 siły, 260 HP. No na papierze jesteśmy o wiele słabsi od niego, a zobaczmy, jak to wygląda procentowo. No niestety mówię, no jesteśmy wojownikiem, więc tutaj te lochy na początku będą dość ciężkie do ubijania, no ale myślę, że powolutku i znowu ten wojownik się rozwinie. Mi się już marzy w ogóle, wiem, że dla kontentu najlepiej, żeby ten early game trwał jak najdłużej, ale mi się już marzy znowu taki chociaż 350 plus level i takie chillowanie sobie. No ale co, tak jak mówię, ja nie lubię early game'u, no ale startować trzeba, żeby coś dla was nagrywać. Więc tak, teraz level 15 wojownik, no i mamy not possible na tego ziomeczka, czyli ok, czyli w zasadzie teraz będziemy musieli ponownie tutaj coś tam, te jawki poklikać. Teraz na pewno klaser, w ogóle o, klaser to przede wszystkim, jak widzicie 1% nam wpadł, teraz jesteśmy o wiele mocniejsi, więc klaser sobie poklikamy, dobijemy znowu jakiś fajniejszy procent i będę leciał do znowu karczmy, znowu tych misji trochę porobimy. Tak jak mówię, porobię wam na koniec dnia screeny, jak wygląda serwer, top 30, jak wygląda nasza postać ze statystykami, ze wszystkim, i po prostu w jutrzejszym odcinku, bo jutro liczę, że też nagram taki wieczorny post, bo jutro też w ogóle będzie stream, około godziny 18 planuję streamka odpalić. Kto tam chce sobie wbić na Twitcha, to może, nie będę tego jakoś bardzo promował, bo te streamki teraz chcę, żeby były takie bardziej chillowe, z mniejszą ilością osób. Kiedyś jak wrzucałem zapowiedź streama na YouTube'a, to zaraz było na starcie serwera nawet tam po 450 osób swojego czasu, więc jednak wolę, żeby to było bardziej takie chillowe. Ale tak jak mówię,
Jutro koło 18 też będzie, więc jak ktoś będzie chciał, to może wbić. Będzie ping na Discordzie, będę informował, więc również zapraszam. Tyle. Tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Lecę tutaj dalej cisnąć z tą postacią. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie tego kciuka w górę, zostawcie suba z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha i na Instagrama i pamiętajcie o używaniu kodziku, przede wszystkim tego mojego, żeby fajne statystyki znowu zrobić. Wszystko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!